Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Błogosławiony jesteś, Szymonie. Prawdziwie szczęśliwy jesteś, Piotrze, bo rozpoznałeś w Chrystusie Syna Bożego i zapowiadanego przez proroków Mesjasza. Uwierzyłeś w Jezusa, dla Niego opuściłeś wszystko, Jemu oddałeś całe życie. Rozpoznanie Chrystusa daje szczęście i wielką radość. Żeby jednak móc rozpoznać i uwierzyć, potrzeba rzetelnego szukania, ufnego podążania za Mistrzem i przypatrywania się Jego życiu. Życie Jezusa tylko na pozór było podobne do naszego. W gruncie rzeczy różniło się od naszego, ponieważ było całkowicie zanurzone w Bogu. Jezus mocno stąpał po ziemi, ale równocześnie zawsze wpatrzony był w niebo. I to skoncentrowanie się na woli Ojca Niebieskiego wyróżniało Jezusa spośród Jemu współczesnych. Piotr musi przejść jeszcze długą drogę, aż będzie gotów całkowicie odrzucić siebie i pójść za Jezusem. Potrójne zaparcie, a następnie potrójne wyznanie wiary, potem prześladowanie, uwięzienie, aż wreszcie śmierć męczeńska. Święty Piotr zdał ten egzamin celująco. To, co wyznał ustami, później potwierdził życiem i męczeństwem. Pytanie z dzisiejszej Ewangelii, kim dla mnie jest Jezus, powinno towarzyszyć nam każdego dnia, a odpowiedź na nie niech stanie się światłem, które wskazuje nam drogę przez życie.